Więc dzień dobry, dzień dobry, dzień Dobry Zacheuszu, cieszę się, że jesteś. Winien wam jestem wytłumaczenie, skąd to się wzięło opóźnienie. Otóż mój syn wrócił do zajęć z piłki nożnej, które są 17:30, więc to oznacza, że te nasze spotkania właśnie we wtorki i w czwartki będą się musiały przesunąć taką o godzinę, pewnie z minutami, po około 19 albo po 19 będę zaczynał. Na pewno do ferii zimowych, a później zobaczymy, jak treningi przeniosą się na dwór, to pewnie te godziny się zmienią, ale nie będziemy wychodzić aż tak daleko. Przez kolejne pewnie kilka tych spotkań ten termin się zmieni. Z mojej strony jak najbardziej super, jestem fanem piłki nożnej i popieram. Świetna sprawa. Tak jest. Cieszę się bardzo. Więc tak, zaczniemy standardowo, może już tym razem, skoro jest Zacheusz, to nie będziemy tutaj dla spóźnialskich czekać, po prostu pomodlimy się. A później niech to spotkanie się toczy zgodnie z wolą Bożą. Pomyślałem sobie, że dzisiaj pomodlimy się z modlitwą, którą zapisałem jako ostatnią. Pokażę wam ją na stronie. To jest ostatnia modlitwa, która jest akurat modlitwą na dzisiaj. Ja przez pewien czas od końca 2016 roku gdzieś tam i początek 2017 zapisywałem prawie codziennie modlitwę. Później na początku nie codziennie, później codziennie, a później znowu pod sam koniec też co parę dni. I to jest ostatnia modlitwa, którą zapisałem. Ona jest, myślę, trochę, może być trudna, ale myślę, że jest wartościowa i skoro pojawiła się jako modlitwę na dzisiaj, to chciałem się z nią z wami podzielić. Może parę słów po tym powiem i zobaczymy, co nasza rozmowa, w którą stronę z Zacheuszem się potoczy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Odwieczne Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko zaistniało dzięki Niemu, bez Niego zaś nic nie zaistniało. To, co zaistniało w Nim, było życiem, a życie to było światłością dla ludzi. Ewangelia według świętego Jana. Błogosławiony Ojcze, moje serce chce śpiewać radosną pieśń uwielbienia. Jak wspaniałe jest życie w Twoich objęciach, jak wspaniale jest oddać wszystko Tobie, jak proste staje się życie, gdy Ty jesteś moim przewodnikiem, gdy staje się jak dziecko, które wszystko oddaje swemu ukochanemu tacie, które wie, że o nic nie musi się martwić, bo jest w najlepszych możliwych rękach. Które nic nie musi rozumieć, nic nie musi wiedzieć, niczego nie musi oceniać, nie musi o niczym decydować, po prostu jest. Trwa w objęciach ukochanego rodzica i cieszy się każdą chwilą. Sprawiedliwy Ojcze, wszyscy należymy do Ciebie. Dla Ciebie żyjemy, dla Ciebie umieramy. Czy o tym wiemy, czy nie? I czasem nasze serce wypełnia pewność, że Ciebie nie ma. Jesteśmy przekonani, że wszystkie religie są tylko legendami, wymyślonymi po to, by sterować ludźmi. A wszystko, co widzimy, potwierdza to, do czego jesteśmy przekonani. Przecież zło wśród tych, którzy głoszą Twoje istnienie, przeczy Twojej nieskończonej sprawiedliwości. Przecież cierpienie i nieuleczalne choroby małych, niewinnych dzieci potwierdzają to, że nie jesteś dobrym ojcem. Przecież śmierć niewinnych istot, mordowanych od początku czasów w niezliczonych wojnach, często wywoływanych w Twoje imię, świadczy o tym, że albo Cię nie ma, albo o tym, że nie znasz miłosierdzia, a może o tym, że nie jesteś wszechmocny i nie wszystko dzieje się tak, jak tego chcesz.
Wszechmogący Panie, nikt nie jest w stanie objąć Ciebie rozumem. Nie jest możliwe, by tego, kto nie chce Cię widzieć, przekonać, że istniejesz. Ale tylko ułamek chwili, w której objawisz swoją chwałę i moc, wystarczy, by wszystkie racjonalne argumenty przestały mieć znaczenie. Wystarczy chwila, w której wlejesz swoje poznanie, wypełnisz swoim światłem, a wszystkie pytania i wątpliwości przeminą jak sen o poranku. A my, wypełnieni Twoim duchem, wszędzie będziemy widzieć dowód na to, że jesteś żywy wśród nas. W każdym bliźnim będziemy widzieć Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Błogosławiony Ojcze, wypełnij mnie swoim światłem, wypełnij mnie swoim pokojem, wypełnij mnie swoją radością, wypełnij mnie swoją miłością, wypełnij mnie swoją wolnością, wypełnij mnie sobą całkowicie, tak bym nie znał niczego poza Tobą, tak byś był, tak byś został już tylko Ty, by nie było już dwóch, lecz na zawsze jeden, ten, który jest, na wieki wieków. Amen. To są słowa, które gdzieś tam dzisiaj przeczytałem, one za mną chodzą, ale już od wczoraj chciałem tak dosłownie w trzech słowach, może trochę więcej niż trzech, powiedzieć Wam o wolności. Ona jakoś za mną chodzi i żeby nie przedłużać, bo może podczas rozmowy z Zachołuszem wyjdzie coś więcej na ten temat, ale chciałem powiedzieć o tym, jak doświadczam wolności w Bogu, bo często o tym mówię i w swoich modlitwach, ale też jak rozmawiam, jeżeli Pan Bóg daje mi taką możliwość i rozmawiam o swoim doświadczeniu, to mówię o wolności i chciałem się z Wami podzielić właśnie tym, czym jest wolność w Bogu. I tak od tych paru dni chodzi do mnie takie poczucie, że my bardzo często wolność, ja na pewno też kiedyś, traktowałem wolność jako coś, co jakby taką wartość, która pozwala mi być jakby niezależnym od innych. Że mogę robić to, co uważam za słuszne i nikt mnie nie zniewala, nikt nie ma nade mną takiej władzy, żeby mnie zniewolić. To pewnie bardziej wyraźne było w tym pokoleniu naszych rodziców, kiedy był komunizm i tam to doświadczenie zniewolenia było takie mocne. Natomiast jakby w tym moim życiu tutaj takiego zniewolenia nie doświadczałem, ale bardzo szybko okazało się, że ja sam jestem swoim najgorszym, można powiedzieć, tyranem. Że mój perfekcjonizm i to moje dążenie do doskonałości i tak naprawdę też pracoholizm sprawiało, że w pewien sposób byłem i czułem się takim niewolnikiem swoich nawyków, swoich pragnień, swoich dążeń. I oczywiście przez pewien czas nawet nie wiedziałem, że jestem zniewolony. Przez pewien czas wydawało mi się, że te moje pragnienia, no, one tak naprawdę przynoszą mi sukces, bo wydawało się, że ten świat zewnętrzny, który sobie układam według swoich marzeń, według swoich pragnień, on przynosi sukces, on przynosi osiąganie kolejnych celów. On przynosi takie poczucie spełnienia. Ono co prawda jest krótkotrwałe, ale jednak pojawia się takie poczucie, że oto udało mi się osiągnąć ten cel. Z czasem jednak zdawałem sobie sprawę, że to wszystko, co jestem w stanie sam osiągnąć, tą drogę, którą sam sobie narzucam, ona to jest droga przez krótkotrwałe takie bodźce, intensywne, krótkotrwałe bodźce przynoszące satysfakcję na chwilę. I to jest droga, przepraszam, włączę tylko tutaj mojemu synkowi.
I to jest droga, która ostatecznie doprowadziła mnie do takiego skrajnego wycieńczenia i poczucia, że ten sposób życia, który znałem, w którym to ja jestem swoim panem, czy panem życia i ustalam zasady, według których żyję i ustalam to, co chcę osiągnąć, prowadzi mnie do takiego, powiedziałbym, zniewolenia i śmierci. Z przeciążenia, z przemęczenia, z takiego poczucia chwilowego, tylko chwilowej radości, ale ciągłej gonitwy za kolejnymi celami. I w momencie, w którym narodziłem się ponownie, to wracam do tego doświadczenia, które się wydarzyło w 2015 roku, to wszystko ode mnie odeszło. Całe moje życie, wszystkie wyobrażenia o tym, jaki powinienem być, wszystkie moje pragnienia, marzenia, to wszystko zostało mi zabrane i stałem się od tego wolny. I to jest właśnie ta wolność, którą chcę się z wami podzielić. To jest wolność od tego, od samego siebie w pewien sposób, ale od siebie w wymiarze takim, który narzucał mi to, jak mam żyć, jak powinienem żyć. Bo oczywiście moje jakieś umiejętności, one pozostały. To jak wyglądam, też pozostało. Natomiast to, co się zmieniło, to jest to poczucie, że to ja jestem panem swojego losu. Ja po tym narodzeniu miałem takie przekonanie, że jestem jak dziecko i teraz muszę się nauczyć po raz kolejny, jak żyć, ale tym razem nie chcę sam być swoim jakby tutaj panem, tylko chcę, żeby Bóg mnie nauczył tego, jak powinienem żyć. Więc ta wolność od siebie samego to było jednocześnie takiego przyjęcie takiej roli, można powiedzieć, sługi Bożego, że chcę, aby treścią mojego życia było wypełnianie woli Bożej. Więc można powiedzieć, że zrezygnowałem tą w cudzysłowie, z tej cudzysłowia wolności takiej, że ja mogę robić to, co chcę, na prawdziwą wolność, która podejrzewam, że tak racjonalnie się wydaje bez sensu, bo to stałem się poddany albo podporządkowany woli Bożej. Ale to jest najpiękniejsza rzecz, która się jakby, to jest piękne to, co teraz doświadczam i ta wolność, której doświadczam jest wyraża się w takiej pięknej, w pięknym doświadczeniu, że jestem w najlepszych możliwych rękach, że o to jestem prowadzony, że choćbym szedł ciemną doliną, to zła się nie będę lękał, bo wiem, że Bóg jest przy mnie, że On mnie prowadzi, że się mną opiekuje i że jestem tutaj właśnie po to, żeby Jego wolę wypełniać i wypełnianie tej woli przynosi wolność, radość, przynosi pokój, którego życzę wam wszystkim. I już się rozgadałem i już kończę. Jest jeszcze jedna osoba, która chciała dołączyć, jest w poczekalni, ale myślę, że będziemy, już jej chyba nawet nie ma. Więc dobrze, tyle z mojej strony. Zacheuszu, jak możesz, to możesz się odciszyć. I powiedz, jak tam po naszej ostatniej rozmowie? Co u ciebie? Bardzo, bardzo, bardzo mi się tutaj przyjemnie i dobrze słuchało tych tutaj jakby słów swoich o wolności. I się bardzo z tym identyfikuję. No, mnie dobrze po naszej ostatniej rozmowie. Dziękuję, że pytasz. Gdzieś tam się, powiedzmy, z dnia na dzień sprawy prostują. I gdzieś tam to zaufanie Bożej radości w sobie buduje. Także jak najbardziej. No jeżeli chodzi o tą wolność, to ja tutaj chętnie mogę się do tego podpisać i ustosunkować, bo to mi tak zapadło w pamięć teraz i zajęło, powiedzmy, umysł, że no ja tak samo mogę się tutaj jakby podpisać pod tym. Inna ścieżka, ale ten sam, powiedzmy, cel,
i powiedzmy te same perypetie, bo ja też gdzieś tam od czasów młodości i później gdzieś tam jakichś studenckich zawsze utożsamiałem wolność, że jako taką niezależność, a nawet taką możliwość robienia tego, nawet nie tego, co się chce, ale tego, do czego gdzieś tam mnie takie najprostsze zmysły kierują, tak? Czyli gdzieś tam, żeby zaspokoić tą pychę, zaspokoić różne popędy. I zawsze mi się wydawało, że gdzieś tam to jest ta taka wolność. Mimo że czułem pod skórą czasami, że to jest złe, to zawsze gdzieś tam jakby z jednej strony świat podpowiadał i z drugiej strony to taka moja jakby jeszcze takie moje szaleństwo trochę, bo ja to tak często nazywam szaleństwem. Gdzieś tam mnie pchało ku takim destrukcyjnym zachowaniom. I tak naprawdę chyba dopiero gdyby mnie na samym końcu tej mojej drogi Jezus nie wyciągnął z tego, z tej szaleńczej drogi, to pewnie tak jak mówisz, no, doszedłbym do śmierci, bo byłem też już blisko niej. I wtedy pojawił się na mojej drodze Jezus i pokazał mi, że można żyć inaczej, że można się uśmiechać, że można, tak jak mówisz, no, być tym, kim się jest, ale w szczęściu i w Bożej łasce. I to jest chyba najpiękniejsze. Wiadomo, no zostają niektóre rzeczy z człowiekiem i z niektórymi rzeczami dalej się trzeba zmagać, bo jesteśmy na koniec tylko ludźmi grzesznymi i też podatnymi na te swoje najsłabsze gdzieś tam cechy, ale no ta radość zostaje i jej się trzymam kurczowo, mimo że czasami ona jest większa, mniejsza, mimo że czasami o niej zapominam, o tej takiej właśnie, no o tej takiej zależności od Boga, ale o tej właśnie, jak mówisz, no pięknej zależności, o tej takiej możliwości skrycia się gdzieś tam za tą palisadą Bożego ogrodu. I po prostu sobie powiedzenia, że będzie dobrze, bo Bóg jest z nami, tak? I to jest tak naprawdę i najprostsze, i czasami trudne, czasami najprostsze. To jest najprostsze, tylko czasami sobie człowiek sam to komplikuje. Także tak to wygląda z mojej strony, jeżeli chodzi o tą wolność. Ja doświadczyłem największej wolności, kiedy sobie zdałem sprawę, to takie w mojej głowie takie to jest znaczące, kiedy ja sobie zdałem sprawę, wszyscy zawsze mi znajomi mówili, no ty jesteś katolikiem, chodzisz do kościoła, masz te 10 przykazań i one ci wszystkiego zakazują. I ja sobie, dopiero jak ja zrozumiałem, że ja jestem wolny dzięki 10 przykazaniom, że ja otrzymałem, że ludzie otrzymali od Boga 10 przykazań nie w formie zakazów, ale w formie wskazówek, jak właśnie być wolnym. I to takie dopiero ta metanoia, tak naprawdę ta zmiana takiego całego myślenia w mojej głowie, czym jest wiara i że to nie jest zakazywanie i to nie jest forma kajdana, który ja otrzymałem, tylko to jest forma zaproszenia do bycia wolnym, nie? I to jest jakby dla mnie no, zaproszenia do tej świętości, do takiego pierwiastka tej świętości, powiedzmy, którego możemy tutaj na ziemi doświadczyć, zobaczyć, musnąć się o niego. I to jest właśnie ta zmiana myślenia u mnie, jak nastąpiła, to ja dopiero wtedy, tak jak można powiedzieć, ty się narodziłeś na nowo, tak ja dopiero wtedy też zrozumiałem jakby, gdzie ja tą wolność, gdzie ja to szczęście mogę znaleźć i znajdywać. Po tej naszej ostatniej rozmowie tam gdzieś wracało do mnie ciągle takie pytanie albo w ilu miejscach, nie? W jakim stopniu Bóg jest w naszych decyzjach, nie? I na ile tak. Chcemy, żeby na tym się zatrzymaliśmy właśnie. Tak, na ile chcemy, żeby
żeby on był Panem, który jest z nami, a na ile jakby chcemy być tymi, którzy wypełniają jego polecenia, ale według naszego sądu. I gdzieś to we mnie pracowało. Ja w ogóle tę naszą rozmowę sobie odsłuchałem chyba z 3 razy. W zasadzie nie planowałem aż tyle, ale gdzieś tam miałem co innego słuchać, ale wracało do mnie to nasze nagranie. I widocznie Pan chciał mi je gdzieś tam dać, żeby one pracowało. I to gdzieś we mnie siedzi, nie? Żeby o tym z Tobą porozmawiać. Jak to jest, jak ty się czujesz z tym, że w pewnych momentach jesteś zostawiony sam, nie? Że musisz sam rozeznać to, gdzie są, jakby gdzie jest, bo tak jak zrozumiałem, że są takie miejsca, że ty jest, że sam musisz sobie poradzić z decyzją, na przykład z tym domem. Jak sobie z tym radzisz? To znaczy, to nie jest tak do końca, że ja pozostaję z tym sam, bo to na to trzeba spojrzeć, ja na to patrzę tak jakby na dwóch płaszczyznach to rozpoznaję. Na jednej płaszczyźnie, tej takiej najważniejszej, duchowej, no ja wiem, że Jezus jest ze mną zawsze, tak? Ja Go zaprosiłem do swojego życia, przyjmuję Go w sakramentach i ja wiem, że On jakby jest ze mną i że ja nigdy tak naprawdę nie pozostanę sam. No to jest ta taka płaszczyzna, no najważniejsza taka w moim życiu. Jakby ja wiem, że tak jak powiedziałeś, no choćbym szedł ciemną doliną, to choćby, nie wiem, mnie napadli, okradli, to jak będę jak Hiob powiedział sam, to ja wiem, że Chrystus jest ze mną. Choćbym, nie wiem, zachorował jutro ciężko i miał umrzeć, to tylko cieszę się, że Boży plan mogę jakby realizować. Ale z drugiej strony, to jest to, zakładam, że o co pytasz. I tak, ja, to jest takie, nie wiem, nie chcę tego osądzać, czy to jest złe, czy to jest dobre. To myślę, że to jest jakby ten element tych naszych rozmów, które możemy sobie właśnie jakby toczyć. Z drugiej strony jest element, który ja sobie tłumaczę, taki obszar, powiedzmy, który jak ja sobie tłumaczę, którym, jak ja to czasami mówię, Bóg oddaje mi takie pole do, no, nie chcę jakoś tego brutalnie nazywać, ale do takich po prostu moich ludzkich decyzji. I one nie są warunkowane, czy one są dobre, czy złe. No, tak jak mówię, no, decyzja kupna domu, wyboru oferty auta, nie wiem, wyboru obiadu na jutro. No to są takie rzeczy dla mnie, które ja wiem, że gdybym miał problem i naprawdę potrzebował w tym jakiejś takiej, znaczy inaczej, to jakby, no ja wiem, że skoro Chrystus jest we mnie i jakby to ja ufam, że te moje wybory no nie są jakby sprzeczne z Jego, że jakby, no to może zabrzmieć komicznie, ale jakby, że ja nie wybieram obiadu jakby w sprzeczności do Boga, no chyba, że wybieram sobie kiełbasę śląską w piątek, no to wtedy wiem, że wtedy może być nie po drodze. Ale jakby rozumiem, jakby ja tak identyfikuję ten aspekt życia, pewne aspekty życia, w którym jakby zdarzają się sytuacje, które ja mogę, że tak powiem, rozeznawać w kontekście takim, że to jest mój wybór taki ludzki i on tutaj jakby nie, to nie o to chodzi, że ja nie myślę wtedy o Bogu, albo sobie myślę, Boże, dobra, to teraz sobie Twojemu i tak dalej. Nie, po prostu to są takie rzeczy, których ja ufam, że przez to, że jestem już, że moje sumienie i ja jestem tak w jakiś tam sposób poznany z Chrystusem i one jest w moim życiu, to ja ufam, że one jakby warunkowo będą wykonywane ku Jego myśli. No jak będą, to poznam po owocach, tak? I mogę się potem pomyśleć, mogłem to faktycznie przemyśleć, ale jakby no w taki sposób gdzieś tam ja to rozumiem. No, także to okay. Tak. Powiedz mi, jak się z tym czujesz w takim sensie, czy to jest, czy to staje się dla ciebie takim obciążeniem? Ja czasami się z tym spotykam, że właśnie jakby pojawia się takie wracanie do przyszłości, dobra, zła decyzja, zwłaszcza w tych istotnych. Czy nie masz takiego problemu? Po prostu podejmujesz decyzję i idziesz za tym, co wybrałeś
jakby w takim zaufaniu, że nawet jeżeli tam nie pytasz o to Boga, to taka decyzja z tą wolą Bożą się dzieje, jest zgodna i patrzysz w przód. Bardzo ci odpowiem, bo mam idealny przykład trochę dla to, który się może wydać taki dość jaskrawy w tym przypadku, ale ja kiedyś naprawdę miałem w liceum takie bardzo mocne myśli, żeby zostać księdzem i naprawdę rozeznawałem, myślałem, że mam powołanie, myślałem, że to jest to i nawet wstąpiłem do seminarium. Byłem tam bardzo krótko, bo byłem tam 3 tygodnie, poznałem super ludzi, mam kontakty do dzisiaj i generalnie jakby trzymamy się razem, niektórzy są księżmi, niektórzy nie są księżmi i tak dalej. I ja później naprawdę wracały do mnie takie myśli, czy ja nie zrobiłem źle wychodząc z seminarium, czy ja jednak nie powinienem zostać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wracały do mnie czasami. Jeszcze to powiedzmy to było tak w takim czasie, powiedzmy takiego mojego jeszcze przed takim moim nawróceniem, tak miałem, bo to ja powiedzmy miałem takie 2 okresy, kiedyś chyba o tym opowiadałem, ale wracały do mnie takie myśli. Kiedyś spotkałem bardzo mądrego człowieka, którego poznałem na swojej drodze i on mi powiedział tak, ja mówię do niego tak po ludzku, stary, no może ja po prostu kiedyś powinienem być księdzem, a on do mnie mówi, gdybyś miał być, to byś był, nie? Jakby jest tak, jak Bóg dla ciebie przewidział, nie? To jest ta właśnie taka niepojętość. Mi się bardzo podoba ta pieśń kościelna na wystawienie, że co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. My nie jesteśmy w stanie ludzkim umysłem pojąć Bożego zamysłu dla nas, tak? Nie jesteśmy w stanie pojąć tego, że Bóg jest aczasowy, że był zawsze, że trwał, że On z jednej strony jakby daje nam wolną wolę, a z drugiej strony jakby zna predestynację naszych czynów. My tego nie pojmujemy i ja czasami mi sobie zdaje sprawę, że gdybym chciał to pojąć, to bym po prostu oszalał, dlatego zostawiam to wierze i oddaję to Bogu w modlitwie. I od tego momentu, kiedy ten człowiek mi to powiedział, mnie to tak puściło, że naprawdę odeszły ode mnie te myśli. I cieszę się tym, że tam byłem, cieszę się tym, że poznałem tych ludzi i w żaden sposób mi to nie ciąży. Jakby żyję tym, że mogłem w życiu popełnić złe decyzje, bo to każdemu się zdarza i błądzimy i będziemy błądzić, ale no, wierzę, że jakby naprawiając zło, które jeżeli bym uczynił w tych decyzjach i wracając do Boga, to wierzę, że jest okej. Okay. Super. Jakby to o to chodzi. O to chodzi, żeby jakby wstecz się nie oglądać, tak? Tak. Za bardzo, nie? Że wnioski okej, okay, wyciągamy, jeżeli są jakieś błędy, ale nie żyć w tej przeszłości. Ja sobie myślę tak, nie wiem, czy masz jakieś pytanie, takie, które masz w sobie, że moglibyśmy je tutaj postawić? Możemy zobaczyć, czy są jakieś komentarze, jeżeli nie ma. Może ktoś zechce do nas dołączyć na Zoomie. Wiem, że była jedna osoba, ale ona się nie wybiła z poczekalni. Więc jeżeli ktoś tam chciałby jeszcze dołączyć, to zapraszam. Ja będę miał jedno pytanie. Jeżeli się nie urodzi, to ja zapytam. Dobra. Mhm. No to ja chciałbym zapytać, jak ty rozeznajesz tą granicę bądź to pole, w którym powinieneś działać versus to, które powinieneś oddać Panu Bogu i powiedzmy czasowi. W sensie jakby wiesz, dzieje się coś w Twoim życiu, nie wiem, jakieś wydarzenie nieprzewidziane, ktoś z Twoich bliskich, czy w rodzinie, czy cokolwiek, nie? Jakby gdzie Ty rozeznajesz, że powinieneś proaktywnie wyjść naprzeciw temu zdarzeniu, jakoś je obsłużyć, coś zrobić, a gdzie rozeznajesz, że jednak powinieneś się nie włączać w to, powinieneś oddać tutaj Panu Bogu,
do zrobienia. No bo jakby wiemy, że jakby to jest taki przykład zawsze, że no jak nie wiem, no skaleczymy się mocno w rękę, no to nie czekamy, aż ta rana się zrośnie i Panie Boże załatw tą ranę, tylko no idziemy do lekarza i on nam ją zszywa, nie? Więc jakby chciałbym dowiedzieć się, jak ty tutaj rozeznajesz tą, powiedzmy, tak, no może jakby ten przykład trochę uogólnić i tak ogólnie w życiu na takich bardziej sprawach, jeżeli chodzi o relacje z ludźmi, bardziej sprawach, jeżeli chodzi o jakieś takie, nie wiem, trochę no inne nieprzewidziane życiowe rzeczy. Pytam, bo ja mam czasami z tym problem i chciałbym usłyszeć jakby, jak ty sobie z tym radzisz. No właśnie, to ja od razu, jak ty mówisz, jak ja sobie z tym radzę, to moja odpowiedź jest jaka? Ja sobie z nie tym radzę. Nie radzę sobie. od tego zacznijmy i to też trochę jakby dotyka tego, tej naszej poprzedniej rozmowy, bo ja nie mam takich dwóch szufladek, tak przynajmniej trochę czytam, jak ty o tym mówisz, nie? Że te rzeczy, które oddaję Panu i te, które mam jakąś tam swoją, powiedzmy, swoje poletko, czy tam swój obszar, gdzie działam. U mnie to się wszystko zlewa w jedno. Ja w momencie, w którym narodziłem się ponownie i tak jak mówiłem dzisiaj tam w tym wstępie, miałem takie doświadczenie, że jestem jak małe dziecko, które uczy się znowu żyć i musi się nauczyć funkcjonować w tym świecie. Oddałem wszystkie moje lejce Bogu i takie mam doświadczenie. I to wygląda w ten sposób, że mówię wtedy, kiedy takie mam doświadczenie, wtedy, kiedy on chce, żebym mówił, stoję wtedy, kiedy on chce, żebym stał. Jakby nie włącza mi się na poziomie takim świadomym taki moment, że o, teraz wychodzę spod opieki Bożej i chcę robić to, co ja uważam, że powinienem robić. Jakby nie ma takiego obszaru, w którym mam poczucie, że Bóg nie chce mi wskazać, co mam robić. Od momentu, kiedy otworzę oczy, do momentu, kiedy je zamknę. To jest moje takie doświadczenie zanurzenia się w Bogu całkowicie i w związku z tym nie mam też takich rozterek, nie? Że kiedy działać, kiedy nie działać, po prostu robię to, co jak rozeznaję w każdej sekundzie wolę Bożą, a ona się objawia jakby na tysiąc różnych sposobów. I to jest coś tak intymnego, czego ja nie jestem w stanie ci wytłumaczyć, nie? Jak to jest, że ja to rozeznaję, kiedy mam mówić, kiedy mam nie mówić, ale na pewno bierze się to chyba z tego, o czym kiedyś rozmawialiśmy, z czasu, który z nim spędzam. Czyli im więcej czasu z Bogiem spędzam, tak świadomie, tym jakby mam takie doświadczenie, że ta relacja jest bliższa i można powiedzieć, że to prowadzenie jest takie w cudzysłowie pewniejsze, tak bym to nazwał. Ale oczywiście też łapię się na tym, że czasami gdzieś tam się wkręcam w jakieś swoje wyobrażenia, swoje projekcje, w swoje myśli. Być może one nawet przechodzą później w jakieś moje słowa. Ale zawsze, albo prawie zawsze, ja rozeznaję, że coś idę w złą stronę, bo z tym się wiąże lęk, z tym się wiąże złość, z tym się wiążą jakieś oskarżenia, które gdzieś tam w mojej głowie powstają. Jak tylko gdzieś tam liznę takie doświadczenie i zobaczę, że gdzieś tam w moim sercu taki cień się pojawił, no to się jakby zastanawiam, ale gdzie ja się nagle znalazłem? Skąd się tutaj wziąłem? No i wracam w objęcia mojego taty i dalej idę już, wiesz, jak to dziecko, które kiedyś chyba taki obraz ci opisywałem, że dziecko gdzieś tam się w centrum handlowym zgubiło, ale wraca do tatusia i idzie już z nim za rękę. Tak, więc, tak. Więc jakby, ale na przykład mam też jakieś swoje techniki, takie można powiedzieć w cudzysłowiu, które przetestowałem, bo na przykład zdarzyło mi się tak, że może to, co powiem, będzie takie, wyjdzie, że jestem głupi, ale okej. Okay, dawaj, tak śmiało, już tyle rozmawiamy. Chodzi o to, że nie oceniamy się. Tak, ale ja tam gdzieś jakieś kiedyś biznesy prowadziłem
całkiem tam nawet i być może duże. Już właśnie gdzieś tam po tym swoim nawróceniu jeszcze takie powiedzmy resztkowe i wtedy też właśnie powierzałem wszystko Bogu, ale też wiem, że jeżeli mam jakąś sytuację powiedzmy taką nerwową, bo czasami trzeba było podjąć decyzję, na przykład, nie wiem, włożyć jeszcze jakieś pieniądze w jakieś tam jakieś działanie albo nie, i jest spotkanie i wiesz, 10 osób patrzy i się trzeba zastanowić, i co ja jakby w tej sytuacji zrobię jako jeden tam z kilku inwestorów. I nie mam takiego czasu, żeby wiesz, pójść na 5 minut na modlitwę w ciszy, jakby wsłuchać się w co Pan chce mi powiedzieć, bo decyzję muszę podjąć w minutę albo w 30 sekund. Mhm. I jakby wiele wtedy myśli się pojawia, jest hałas i wiem, że ja w tym wszystkim no nie jestem w stanie w taki pewny dla siebie sposób usłyszeć głosu Boga, bo jest za dużo bodźców. Gdzieś tam pewnie też jest jakaś moja słabość. Więc co w takiej sytuacji robię? Po prostu modlę się, powierzam to Bogu i rzucam monetą. Po prostu. I wiesz, czasami jak, no to nie zdarzało się tak często, z reguły staram się tutaj nie siedzieć zgorszenia i nie robić tego publicznie, tylko gdzieś tam powiedzmy na chwilę to zrobić, gdzieś wyjść albo coś. Jakoś sobie wyobraziłem poradzi. Sobie ciebie przy tym stole inwestorów z tą monetą. Bo to niektórzy tego nie zrozumieją, potraktują, wiesz, jako potwarz, nie? Że ja tu nie myślę rozsądnie, tylko w ten sposób, ale jakby z takim szacunkiem bo to się może raz czy dwa zdarzyło, ale nie, generalnie no jasne, no, normalna monetą sprawa, ja rzucam często. Właśnie w takich sytuacjach, kiedy jest szybka decyzja, wiem, że nie mam na to czasu, ale wiem też, że jest we mnie dużo emocji, bo są takie sytuacje, że jakby to dotyczy to takich rzeczy, w które jestem jakoś emocjonalnie zaangażowany i decyzję trzeba podjąć szybko i nie jestem w stanie z taką pewnością w modlitwie rozeznać woli Bożej, bo to też jest moje doświadczenie, że jak mam chwilę i mam jakąś taką ważną decyzję, jeżeli jestem sam na sam w takim milczeniu z Panem Bogiem, to po prostu po tej modlitwie wiem, co mam zrobić. I po prostu wiem. I jest to takie zanurzone w takiej miłości i spokoju. Ale jeżeli nie mam takich warunków komfortowych, to w Starym Testamencie też tak robiono, w Nowym Testamencie też rzucano losy, wybierano, kto będzie apostołem. Więc zakładam, że jeżeli to jest poprzedzone modlitwą, to właśnie w ten sposób oddaję to Bogu i jakby chcę, żeby to Jego wola się wypełniła w każdym moim kroku, w każdej mojej decyzji. I tak żyję. I to w zasadzie moje świadectwo jest takie, że to zawsze sięga dalej, jakby te decyzje Boże w ten sposób podejmowane zawsze są mądrzejsze od moich, które mógłbym podjąć, bo to się wszystko później tak układa, że się okazuje, że to były dobre decyzje. Nawet jeżeli wiesz, rozum nie jest w stanie sięgnąć aż tak daleko, żeby zobaczyć te konsekwencje, to jakby Bóg jest nad tym wszystkim i... Właśnie wydaje mi się, że no najważniejsze w tym wszystkim jest to, co w tym, co powiedziałeś, nawet w takiej metodzie, to, że jest ten element zawierzenia, nie? Że jakby mówisz Bogu, że ty jakby to jest ponad ciebie, że ty nie wiesz jakby i zawierasz się w tym. No, czy ty potem rzucasz monetą, czy robisz coś innego, czy wybierasz, ci daje intuicja, no to jakby najważniejsze, że poprzedza to jakiś element właśnie zawierzenia i ufasz, nie? I to jest chyba najważniejsze. Tak, tak, tak. I to też wyrzekam się takiego patrzenia, to też jest element tej wolności, którą Bóg daje ze swoim poznaniem. Wyrzekam się takiego patrzenia krótkiego, czyli podejmowania decyzji przez pryzmat tego, co widać, czyli takiej decyzji, że ona ma być korzystna tu i teraz na przykład, nie? Cokolwiek robię, to chodzi o to, żeby tutaj podjąć dobrą decyzję. Pan Bóg mi daje taką perspektywę, że najważniejsza perspektywa to jest perspektywa wieczności.
zbawienia. Dla mnie i dla wszystkich, którzy są w tej decyzji. Więc to jest taka perspektywa, która czasami sprawia, że decyzje moje mogą się wydawać nieracjonalne, nierozsądne. Ale to jest perspektywa, przez którą patrzę i wierzę, że Pan chce, żebyśmy tak patrzyli właśnie. Żebyśmy nie szukali własnych korzyści, chociaż z reguły te decyzje i tu są korzystne. Ale one też, taka perspektywa zwalnia z takiego szybkiego i krytycznej oceny tego, czy decyzja była słuszna, czy nie. Bo ta perspektywa wieczności, ona sprawia, że ja nie mam prawa oceniać tu i teraz tej mojej decyzji, nawet jeżeli widzę jakieś pierwsze owoce, korzystne albo nie. Bo tu chodzi o serce tej osoby, czy tych osób, które są zaangażowane. Tu chodzi o ich zbawienie. To jest gra, to jest stawka w tym życiu. I to jest właśnie część tej wolności, którą Pan mi wlewa, bo na pewno częścią mojego starego życia było ciągłe takie ocenianie się, czy dobrze, czy źle, a czy wystarczająco dobrze, a czy nie można było lepiej czegoś zrobić. No to jest coś, co mi pozostało. Ja dalej w głowie mam takie myśli często, że właśnie wraca taki karcący siebie właśnie chłopak, który sobie od razu wyrzuca, czy ja nie powinienem zrobić tutaj czegoś lepiej. To w pracy mam tak bardzo często, że akurat teraz pracuję przy takim projekcie, w którym jest bardzo dużo nerwów i projekt jest już powiedzmy na takim momencie zapadalności, czy go utopić, czy gdzieś tam dalej. I ja zawsze sobie gdzieś tam w jakichś takich momentach zadaję pytanie, czy gdzieś tutaj czegoś nie powinienem zrobić lepiej, czy gdzieś tutaj nie powinienem rozładować tych emocji, kogoś uspokoić bardziej i tak dalej. I ta praca na 150% zawsze mi się włącza. I właśnie ten sam mądry człowiek, którego spotkałem wtedy i który mi powiedział tamto mądre zdanie, to on mi też powiedział, że pracujemy na 100%, nie na 50, nie na 150, tylko na 100. Dajemy po prostu z siebie wszystko i tyle. I ja trochę mam z tym problem, może nie nawet w kontekście pracy, bo to akurat jest przykład taki, który teraz mi wpadł do głowy, ale też w kontekście życia codziennego, wyrzucanie sobie, że mogłem zrobić lepiej. Ja mam na przykład bardzo duży problem, znaczy problem, to jest złe słowo, ale ja mam bardzo takie skrupulatne sumienie. I na przykład w kontekście spowiedzi moi spowiednicy zawsze mieli ze mną taki kłopot trochę, bo ja bardzo dużo rzeczy sobie wyrzucałem w takim kontekście, że... Siostra Faustyna jesteś, Kowalska. No trochę tak, gdzieś tam właśnie taki skrupulatyzm się włączał, który też nie był dobry, nie, jakby, bo to jakby... Człowiek może w pewnym momencie zacząć, jak ja to mówię zawsze spowiednikowi, ja mówię, że jak ja dalej tak będę, że tak powiem, przed tym krokiem, to ja będę się spowiadał z tego, że depczę mrówki, nie? I właśnie jakby trochę z tym mam problem, a to jest też element tego właśnie mnie takiego półperfekcjonisty, w sensie jakby perfekcjonisty łamane na takiego wiecznie wyrzucającego sobie i takiego nieprzyjemnego dla siebie. Ja taką... Bardzo taką mądrą myśl usłyszałem ostatnio, przez przypadek w internecie zupełnie, widziałem wypowiedź tego aktora, który grał w takim serialu kiedyś Prison Break, może on tam wszedł do więzienia i miał brata uratować. Ja widziałem, jak ten aktor powiedział coś takiego, że jego rada dla wszystkich i metoda, którą on dla siebie stosuje, to taka, żeby mówić do siebie, jakby było się swoim przyjacielem. Że swojemu przyjacielowi w życiu byś nie powiedział takich rzeczy, jakie mówisz do siebie, nie? Że ty ofermo, albo jak mogłeś to zrobić, albo mogłeś zrobić to lepiej. Nie, no jakby twój przyjaciel do ciebie przyszedł i powiedział, słuchaj stary, zrobiłem to i nie udało się. No to ty mu mówisz co? No to dobra, stało się, idziemy do przodu, wyciągnij wnioski i tyle. I takimi słowami zacznij mówić do siebie, bo takimi słowami do ciebie mówi Jezus. Jezus jest twoim przyjacielem. Jezus nie mówi do ciebie, mogłeś to zrobić lepiej, jesteś fatalny, następnym razem jak nie zrobisz to przepadniesz. Nie? Jezus do ciebie mówi jak przyjaciel, Jezus do ciebie mówi zostaw przeszłość, przeszłość się nie będzie liczyć, będzie się liczyć to jaki jesteś i w to w co wierzysz. Nie? I to jest takie coś, co we mnie, no niestety jeszcze tak, no to jest takich, jak tak rozmawialiśmy ostatnio, to też ten element takiego właśnie wyrzucania sobie, bycia krytycznym dla siebie,
I to jest coś, co bardzo, bardzo często się u mnie odbija taką czkawką, powiedzmy, że wraca taki stary ja, który w przypadku na przykład takiej słabości, nie, że gdzieś tam się zdarzy jakieś z mojej strony niedociągnięcie, nie, jakby coś wyjdzie w pracy na przykład, że mogłem zrobić lepiej, ktoś gdzieś tam mi to wytknie, czy tam po prostu wskaże, nawet koleżeńsko, to ja potem idąc, kładąc się spać, myślę sobie, matko, jak ja mogłem tak zrobić, przecież powinienem o tym pomyśleć, powinienem to przewidzieć, nie. I to jest ten taki element tego właśnie jeszcze starego mnie, który gdzieś tam się z tej skorupy dobija, puka i mi o sobie przypomina, o którym ja zapominam pamiętać, że już nie jestem. O, tak to ujmę. Zapominasz pamiętać, że już nie jesteś. Dobra. Tak, to jest to. Właśnie o to chciałem zapytać, czy to jest tak, bo mi, jak rozmawiam czasami, to właśnie widzę taką zależność, dlatego też wcześniej o to zapytałem, o to oskarżanie. Jeżeli dalej jest taki obszar, w którym jednak góruje nad tobą przekonanie, że to nie Bóg w tobie działa, ale że ty sam działasz, to wcześniej czy później za tym idą wyrzuty sumienia. To się powtarza, no jasne, wiesz, w wielu osobach, nie? Bo to po prostu jest taki mechanizm, że my nigdy nie będziemy pewni tego, czy nasze decyzje są dobre. I pewnie mamy różne charaktery, więc niektórzy bardziej, niektórzy mniej są na to podatni. Ale jeżeli to jest tylko tak, że to jest jakiś stary nawyk, a w twoim sercu jest przekonanie, że to Bóg w tobie działa, nawet jeżeli nie jest to do końca świadome i nawet jeżeli w pracy czegoś tam nie zrobiłeś tak, jak ktoś chciał, ale masz takie przekonanie, że to Bóg cię prowadził i w związku z tym to jest dobre, nawet jeżeli ktoś tam tego nie widzi, nawet jeżeli racjonalnie wydaje się to bezsensowne, to ty masz w sercu przekonanie, że to jest zrodzone z Bożej miłości do nas wszystkich. To działanie generalnie wcześniej czy później wyda dobre owoce, no to te stare nawyki nie mają władzy, są tylko takimi, nie wiem, wspomnieniami z przeszłości, takimi obłoczkami na niebie, które przyjdzie i odejdzie. Nie? I to jest tak, pytanie, tak. Jak to jest? Czy to jest tylko właśnie takie obłoczki przychodzą, ale ty jak ty złapiesz świadomość, to wiesz, że to są podszepty złego do tego, żeby się zamartwiać, ale ty jesteś dzieckiem Bożym, stworzonym z Jego miłości, ukochanym przez Niego, przez które jakby i oddałeś Mu życie, więc On działa przez ciebie? Czy nie jest tak, nie? I wtedy może warto to po raz kolejny Bogu oddać, nie? I przyjąć tą Jego łaskę. To pytanie jest, jak się w tym odnajdujesz? Ja powiem tak, to jest ta pierwsza wersja z tymi obłoczkami, że te obłoczki się pojawiają, tylko że ja czasami taki obłoczek zobaczę i wsadzę w niego głowę, wsadzę w niego łeb i po prostu tak się w tym obłoczku naoglądam i tak się tak się skupię na tym obłoczku, że czasami zapomnę o tym, że to jest tylko obłoczek i to jest tylko gdzieś tam ta warstwa i dopiero muszę sobie, tak jak ty mówiłeś, że gdzieś tam wpadniesz w jakiś taki powiedzmy zamęt, że musisz sobie zdać sprawę, gdzie ja jestem, nie? Jakby do czego to mnie doprowadza, tak dalej. No to tak jest z tymi moimi obłoczkami, że ja dopiero jak się rozejrzę dookoła, mówię, kurczę, jakby w ogóle jakby to ja zrobiłem, nie? Jakby przecież to w ogóle jakby wpadłem w takie toki stare myślenia, że to jest zupełnie nie to, jak ja powinienem się traktować, jak ja powinienem myśleć, jak ja powinienem gdzieś tam wejść. To na takim zasadzie to jest, że to nie jest, nie wpadam w jakieś długie takie doły, można powiedzieć, czy to nie są takie bardzo mocne, jakby jakieś takie, to są takie rzeczy, z których się trzeba po prostu otrzepać czasami, ale które występują i jakby no, jak czasami zastanawiam się, znaczy w sensie, no, trudno mi jest czasami znaleźć takie gdzieś tam jeszcze, no, to jak kiedyś tym rozmawialiśmy, że no jakby, no, ja użyję tego słowa, jakieś takie narzędzia, żeby tych obłoczków było coraz mniej. Czasami po prostu je akceptuję i myślę, że po prostu one będą się pojawiać co jakiś czas, a ja muszę po prostu, jak to się mówi w takim terapeutycznym żargonie, trzymać gardę i pilnować się, żeby po prostu pamiętać, że to są tylko obłoczki, a to nie jest jakby moje nowe życie. Tak, wracać do tatusia, wracać do Boga, tak, no wracać dokładnie, za każdym razem
do niego cokolwiek to w danej chwili dla ciebie oznacza, nie? Bo ja tu nie jestem fanem technik, aczkolwiek sam jakieś stosuję, natomiast najważniejsze jest wracanie do Boga, jakkolwiek na tą chwilę to wracanie wygląda, bo to się też zmienia, nie? Mi się bardzo spodobało i się uczepiłem i sobie dobrze w głowie zapamiętałem to, jak powiedzieliś o tym resetowaniu API, jak wtedy ostatnio rozmawialiśmy, że jakby jak ja mam zareagować na jakąś sytuację, z którą sobie nie mogę poradzić i to tak fajnie powiedzieć i nie obsłużyć to tak, nie obsłużyć to tak, tylko po prostu się zresetować, nie? Jakby po prostu jakby wywalić w ogóle to API, zaorać i powiedzieć jakby do Boga, jakby co ja mam robić, nie? Jakby, albo ty działaj może nawet, nie? Jakby po prostu się totalnie zresetować i pozwolić, żeby to wszystko przeze mnie przepłynęło, nie? To jest naprawdę, to zapamiętałem i bardzo mi się spodobało. Super, super. Cieszę się bardzo. Wiesz co, pojawiły się tu jakieś komentarze. Ja myślę sobie, że ja bardzo zachęcam do rozmowy. Ja pewnie na te komentarze to tam po chwili postaram się coś powiedzieć o Marcin Pieczka. A przeczytaj może. Tak, szczęść Boże udało, Wanda R. pisze. Jeszcze w życiu nie było tyle komentarzy chyba na naszym spotkaniu od różnych osób, więc bardzo pięknie, się cieszę. Pięknie. Szczęść Boże to jest, zaraz, bo jeszcze zobaczę tu. Wanda R., szczęść Boże udało mi się wbić na live'a, choć na chwilę. Później Kasia Sokalska pisze, dziękuję za te zapiski czasami. Mam odpowiedzi na moje pytanie. Mam pytanie, czy można modlić się za zwierzęta? I to jest właśnie na przykład pytania, na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo to jest pytanie do jakiegoś teologa. Ja jestem za głupi na takie pytania i nie chciałbym o takich rzeczach tutaj rozmawiać, bo po prostu się nie czuję autorytetem. To pewnie ktoś może na ten temat mądrzejsze odpowiedzieć. Ja jestem prosty chłopak, który może mówić o doświadczeniu obecności. Tak. Także mimo tego, że to pytanie myślę jest ważne, to ja nie jestem adresatem. To pewnie z jakimś księdzem trzeba było porozmawiać. Następnie Wanda R. Nie wiem, czy to będzie na temat, może w innym odcinku, ale co jeśli czujemy, że w przeszłości zlekceważyliśmy Boże powołanie na przykład odnośnie zawodu i to nam teraz jest balastem między Boga a nami. Myślę, że trochę o tym właśnie powiedzieliśmy nawet. I tak, znowuż nawet na przykładzie. Tak, i znowuż jakby wartość tych naszych spotkań to nie jest w odpowiedzi teoretycznej. Ja nie widzę tego w ten sposób, tylko w rozmowie o konkretnej sytuacji z konkretną osobą, czyli z Wandą R. I wtedy możemy się temu przyjrzeć i zobaczyć, co wychodzi, bo w różnych sytuacjach to może jakby w różny sposób działać. Natomiast jak ja bym miał teraz tak na szybko powiedzieć dwa zdania na ten temat, to najważniejsza tu jest miłość. Najważniejsza jest miłość i jeżeli ja mam takie przekonanie, że kocham Boga, że chcę jakby zanurzyć się w Jego miłości i chcę tą miłość odwzajemniać, to ja trzymam się słowa, które jest właśnie w liście do Rzymian w 8 rozdziale, to jest mój ulubiony rozdział, polecam, gdzie tam jest mowa o tym, że Bóg współdziała we wszystkim dla naszego dobra z tymi, którzy Go kochają. Więc cokolwiek by się w przeszłości nie wydarzyło, jeżeli ja oddaję to Bogu, jeżeli ja jakby nie jestem w stanie już cofnąć przyszłości, ale jakby mam poczucie, że chcę być blisko Boga, że chcę tą Jego miłość doświadczyć i Go oddawać, to wierzę, że to też ta przeszłość finalnie okaże się na moją, jakby okaże się z korzyścią dla mnie czy dla innych osób. Tego tak na szybko bym się czepił, ale tak jak mówię... Ja powiem tylko jedno zdanie, to mnie zawsze ratuje w kwestiach przeszłości. Jakby Chrystus skruszył wszelkie bariery między Nim a przeszłością i to pięknie jest na krzyżu ukazane, jak dobry Łotr, który w życiu na pewno zrobił wiele złych rzeczy, mówi do Chrystusa, żeby tylko na Niego wspomniał, a Jezus mówi Mu, że będzie tego dnia jeszcze,
z nim w raju. To jest przejaw tej miłości, która po prostu jest tak niepojęta i tak niszczy to wszystko, że jak ja sobie tylko właśnie wtedy wspominam o takiej rzeczy w takich momentach, to zdaję sobie sprawę, że żadna przeszłość, żadna historia, żadne błędy nigdy nie będą dla Boga przeszkodą między naszą miłością. Tak. Później jest Marcin Wieczka, szczęść Boże, pozdrawia Marcina, to mój brat ze wspólnoty Husaria Maryi. Później Wanda, sam na sama się rozumieć, że nie podczas pracy czy spaceru, po prostu indywidualne miejsce, tylko ty i Bóg. To pewnie jest jakiś komentarz do tego, co aktualnie mówisz. Jakiś ad hocowy komentarz. Tak. Później, ten komentarz pominę. Później, czy to źle, że jest się krytyczny wobec siebie i trzeba się z tego wyspowiadać, widzisz swoje błędy, uczysz się na własnych błędach i starasz się w przyszłości robić to lepiej? To Marcin Pieczka pyta. Może ja odpowiem. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że sam w sobie krytycyzm jako forma weryfikacji swoich zachowań i gdzieś tam błędów, które jak wszyscy ludzie popełniamy, nie jest zły i broń Boże, nie jest grzechem. Jakby problem pojawia się, kiedy ten krytycyzm zaczyna nas paraliżować i zaczyna nami, powiedzmy, rządzić. I tutaj się pojawia problem. Ja bym tego nie traktował w formie grzechu, czy to jest grzech, czy nie. Bo tak jak mówię, tutaj jakby nie wchodzimy w ten aspekt takiej teologicznej tutaj dywagacji i takich powiedzmy tutaj osądów. To pewnie spowiednik wytłumaczy na konkretnym przykładzie, ale ja mogę tylko z własnego doświadczenia powiedzieć, że jeżeli taki mój autokrytycyzm jakby mnie paraliżuje i zaczyna mną kontrolować i pożerać moje myśli, no to wtedy jakby czuję, że odchodzę od tej łaski i miłości Bożej, bo bardziej się zaczynam zajmować tymi rzeczami, które właśnie są związane z przeszłością, na którą już dzisiaj nie mam wpływu, a mniej zajmuje się kontaktem i relacją z tą miłością boską. To tak ode mnie, jeżeli tutaj mogę się ustosunkować do pytania kolegi. Ja znowu... Nie wiem, jak ty uważasz. Wiesz co, ja myślę sobie, zgadzam się z tym, co mówisz, ale znowu myślę, że wartość naszych rozmów byłaby w tym, żeby się przyjrzeć w konkretnej sytuacji, bo nic samo z siebie nie jest ani dobre, ani złe. To wszystko zależy od jakby tego, co masz w sercu. Jeżeli poczucie, że jesteś krytyczny wobec siebie, oddala cię od Boga, przynosi jakiś niepokój, to być może to nie jest dobre. Jeżeli to pozwala ci być lepszym, doskonali cię w miłości, to może i być dobre. Tu nie ma chyba takich prostych odpowiedzi. I to, do czego ja, myślę, namawiam podczas tych spotkań, to żeby to wszystko jakby zostawić trochę tego typu pytania, a zbliżać się do Boga. Jakby iść w kierunku źródła wszystkiego. I może to, co powiem, będzie takie aż... Zobaczymy, jak Pan Bóg to oceni, ale zastanawianie się, czy krytycyzm to jest dobre, czy złe, to jest jednak zastanawianie się i myślenie o sobie. A to, co mnie uwolniło, to, że ja wpatrywałem się w Boga. Ja chcę żyć w bliskości z Nim. Ja chcę, żeby to On mnie prowadził, żeby On... jakby był moim przewodnikiem przez wszystkie. Nie chcę się zastanawiać nad sobą, nad tym, czy coś robię dobrze, czy źle. Chcę po prostu iść do Niego i całe te spotkania właśnie mają być takim świadectwem, że to jest droga, która się opłaca. Opłaca się zwracać bezpośrednio do Boga. Opłaca się obrać taki kierunek, że chcę żyć w Jego obecności zawsze, w każdej sekundzie, w każdej chwili. Nie tylko doświadczać Go od jednego pięknego momentu do drugiego. Warto pragnąć wszystkiego, czyli całej Bożej pełni objawionej w Chrystusie Jezusie nam. Dlatego myślę, że każde takie pytanie pewnie na samym końcu
Czy każda taka rozmowa powinna prowadzić nas do takiego, do takiego kierunku, który jest Jezus Chrystus sam, nie? Takiego doświadczenia i oddania Mu życia, wszystkich naszych wątpliwości, lęków, wszystkich naszych spraw i takiej prośby, żeby to On nam wszystko tłumaczył, żeby to On nam wszystko objaśniał. Pięknie. Mamy tutaj kolejny komentarz. Ja doznaję miłości Boga Kasi Sokalskiej. Często pomaga i wspiera mnie. I chwała Panu i amen. Niech się tak dzieje, niech tak się dzieje dla każdego. I Marcin pisze dalej. Ja uważam, że wszystko zależy od intencji, z jaką coś robimy lub zamierzamy zrobić. I to też jest prawda. I to też jest prawda. Ja tu w zasadzie do tego nie mam nic do dodania, bo się z tym zgadzam. Ale myślę, to co powiedziałem, jakby chyba też mi przypomina, bo cała ta nasza formuła tych spotkań, ona też się tworzy tak naprawdę, nie? Bo to tak, jest coś nowego. Ale to mi przypomniało właśnie jakby jakie ja mam, co miałem w sercu na początku, kiedy zdecydowałem się wyjść z tego swojego komfortu, strefy komfortu, powiedzmy tak ładnie teraz nazywanej i z wami się spotykać, to właśnie mówić o tym, że wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby żyć w Bożej bliskości, żeby żyć w takiej intymnej relacji z Bogiem i nic nas od tej miłości, doświadczenia tej miłości faktycznie nie oddziela. Jedyne, co nas oddziela, to nasze własne przekonanie, że jesteśmy niegodni albo że w jakiś tam sposób jesteśmy, no nie, za nas Jezus nie umarł, dla nas nie chce tej pełni. Różne możemy mieć przekonania, różne możemy mieć tam w swojej głowie. Ja miałem różne swoje własne projekcje, ale w momencie, w którym narodziłem się ponownie, to nagle zobaczyłem, że to wszystko były tylko moje wyobrażenia, tylko moje wierzenia. A to, co się faktycznie wydarzyło, to śmierć Jezusa na krzyżu, Jego zmartwychwstanie, które nam otworzyło drogę w objęcia Boga. I to jest fakt, to jest prawda. Wszystko inne, co wydaje się, że nas oddziela, to są tylko nasze własne przekonania i te spotkania są po to, żeby te przekonania kruszyć, żeby pokazywać, że one nie mają mocy jakiejś realnej, one mają tylko taką moc, jaką my im damy, wierząc w nie. I właśnie cały nasz Kościół katolicki, wszystkie sakramenty, one, Eucharystia, to są narzędzia, które mają nas otworzyć na tą prawdę, którą jest Jezus Chrystus i to, co dla nas zrobił, i wybić nam z ręki te nasze swoje własne wierzenia o tym, co nas od Boga oddziela. I myślę, że w tym kierunku te spotkania gdzieś tam powinny pójść i być może właśnie w kierunku takiego przyglądania się, a co mnie konkretnie od Boga oddziela, co ja mam w swojej głowie, co sprawia, że ja się nie czuję albo w jakiś sposób nie doświadczam tej Bożej miłości, gdzie są te ukryte w mojej głowie, w mojej wierze przeszkody. I to... Idźmy w tym kierunku, idźmy w tym kierunku. Idźmy w tym kierunku, ale czy my, jak rozmawiamy ze sobą, ja z tobą, ty ze mną, czy ty widzisz jakieś takie miejsca w swojej wierze? Czy jest coś, co masz takie poczucie, że w jakiś sposób stoi na tej drodze, bo nie musi tak być. Nie, nawet jeżeli ja pamiętam, że był taki czas, kiedy ja oddałem Bogu wszystko i miałem takie przekonanie, że oddałem Mu wszystko, co było dla mnie cenne. I dopiero po jakimś czasie to moje takie wolatywne przekonanie stało się doświadczeniem. Więc to też może być tak.
ale jeszcze do tego momentu, kiedy miałem przekonanie, że w woli swojej oddałem Bogu wszystko, ufam Mu jak chcę Mu ufać jak dziecko, zrobię wszystko, co będzie chciał, żebym zrobił, jakby do tego momentu musiałem pokonać wiele takich swoich własnych, powiedziałbym, nieufności w cudzysłowie. Czy ty jeszcze masz coś takiego, czy nie? Bo też nie ma co szukać, wiesz, dziury w całym. Bo może to już jest tak, że jakby wszystko mu oddałeś, wszystko mu powierzyłeś. I tyle, nie? Tyle, co możemy zrobić. Resztę robi Pan. Tak, ja mu wszystko oddałem, ale życie mnie już nauczyło i też taka pokora, którą się kieruję, że to, co ja myślę, że dzisiaj, że oddałem, to może się okazać za jakiś czas, że tak jeszcze do końca nie było. I teraz chciałbym, żebym mu oddał wszystko. Chciałbym, żeby to, co już mu zawierzyłem, te wszystkie moje lęki, te wszystkie moje słabości, te wszystkie moje nieufności, te wszystkie moje ludzkie takie potyczki, chciałbym, żeby to było wszystko, nie? Żebym teraz stanąć przed nim i powiedzieć, Panie, no, możesz mnie ogniem wypróbować i nic nie znajdziesz, jak to jest w piśmie. Chciałbym, żeby tak było i ufam temu, ale no, pokora i gdzieś tam jakby takie doświadczenie mnie uczy, że może będziemy tak rozmawiać za miesiąc, a ja ci powiem, Rafał, jaki ja byłem jeszcze głupi wtedy. I tak czasami gdzieś tam się nauczyłem właśnie też myśleć. To jest trochę niebezpieczne myślenie. Tak jak sobie myślę. Może tak. Takie myślenie, które ma w sobie taki potencjał raz, żeby budzić jak może jakiś tam niepokój, a dwa, ma w sobie jakąś taką funkcję samo spełniającej się przypowiedni. Oby nie. No. Więc właśnie po co? Wyrzućmy takie myślenie. Możemy wyrzucić. No to jest taka pewnego rodzaju furtka jakaś taka. Może, tak, wyrzućmy takie tam myślenie. Jeżeli na tą chwilę ja i ty oddaliśmy Panu Bogu wszystko, to tego się trzymajmy. Jeżeli się okaże, że coś jest, oddamy to znowu, ale nie zakładajmy, że coś jest. Nie? Bo tak, jeżeli coś jest, niech to wyjdzie. Niech to wyjdzie podczas naszego spotkania. Niech Duch Święty nam podpowie. Niech da nam odwagę, żebyśmy to w tym momencie wypowiedzieli i w tym momencie oddali Bogu. Bo to też kolejnym takim jakby argumentem dla mnie, żeby zacząć to spotkanie, to było moje takie doświadczenie, że ja być może nie mam dużo czasu już tutaj na ziemi, że mój czas, już Pan mnie wzywa do siebie. Tak. I nie ma co czekać z tym. Nie ma co czekać z powierzeniem Bogu wszystkiego. Więc to jest może właśnie ostatnia chwila, jaką mamy, żeby no ale to jest dlatego ja tak mówię. No, że ja mam nadzieję i ufam to, że to jest już wszystko. I niech tak będzie, i niech to będzie niech wszystko. Tak będzie. I niech tak amen. Będzie. Amen. I tu stawiamy amen. Amen. Tak jest. Tak jest. O Panu. Rzucimy jeszcze raz okiem na komentarze. Jasne. Zaraz, gdzie ja tutaj to mam? I będziemy lądować. Cały Wanda R, bo tu chyba skończyliśmy od tych intencji. Wanda R, czyli cały czas musimy pytać Boga Ojca i słuchać, wsłuchiwać i cierpliwie czekać odpowiedzi, a nie tylko wtedy, jak trwoga, to do Boga. Tak jest, to mogę się pod tym podpisać. I Marcin tak dalej pisze, a co z emocjami i sytuacjami, które nas zaskakują i nasze zdenerwowanie i brak czasu i nasza słabość spowodują, że nie myślimy wtedy o Bogu, tylko właśnie o sobie i egoistycznie postępujemy. No i znowuż, nie chcę na to pytanie teoretycznie odpowiadać. Myślę, że przyjdzie czas, że porozmawiamy, Marcin, i wtedy się zmierzymy w tym w konkrecie. No tak. Zazębialiśmy się trochę o to, ale tak jak mówisz, no to by trzeba było
na konkretnym przykładzie zrozumieć, jakiego rodzaju to jest przykład, jakiego rodzaju emocje, jakiego rodzaju decyzje. Tak, Wtedy tak. Pewnie będzie można powiedzieć więcej. Bo emocje też mogą być od Boga, mogą nam coś podpowiadać. To jest wszystko, myślę, właśnie takie teoretyczne rozważania, to ja nie jestem za mocny w tym. Spotkajmy się i porozmawiajmy. I później Wanda jeszcze pisze 95, ale to jest chyba jakaś literówka. Co znaczy oddać wszystko, w sensie zawierzenia we wszystkim? Co to znaczy? To na tym może jeszcze trzy zdania. To znaczy oddać wszystko. Czyli opowiem obrazem takim, który mam w sobie, jak słyszę, czy jak mówię, że oddałem wszystko. To jest obraz polegający na tym, że przed tym, jak spotkałem się z Bogiem, miałem ręce pełne. Miałem wiele w swoich rękach. Miałem w rękach swoją przyszłość, miałem w rękach swoją przeszłość, miałem w rękach swoje wyobrażenia na temat tego, kim jestem albo kim powinienem być. Miałem w swoich rękach swoją majętność, swoje relacje. No w zasadzie wszystko, co można mieć w rękach. I w rzeczy materialne, i rzeczy duchowe. Jakby byłem osobą, która była wychowana w takim etosie, jak to się mówi, sternik i żeglarz chyba, tak? Ten, który decyduje o wszystkim i wszystko było w moich rękach. Wierzyłem, że świat jest po to, abym ja nim kierował, żeby spełniać swoje marzenia, to pójść w kierunku wymarzonym i osiągnąć to, co chcę osiągnąć. I moja droga do Boga to jest stopniowe wypuszczanie ze swoich rąk tego wszystkiego. Wypuszczanie z ręki swoich wyobrażeń o przyszłości, wypuszczanie ze swojej ręki wyobrażeń o tym, kim powinienem być, wypuszczanie ze swoich rąk swoich relacji. Co to znaczy, że nie mam ja ich w swoich rękach? To znaczy, że powierzam je Bogu. Oddaję Bogu, żeby to Bóg kształtował te relacje, żeby to Bóg je uzdrawiał, jeżeli była taka potrzeba, albo wzmacniał, jeżeli była taka potrzeba. To nie było proste, to nie było, jak może to proste jest, ale to nie było łatwe, no bo oddanie to jest prosta sprawa, natomiast to nie jest łatwe w tym sensie, że byłem mocno do wielu rzeczy przyzwyczajony, przywiązany. Trudno mi było oddać kontrolę nad tym, takie poczucie w cudzysłowie kontroli, bo tak naprawdę my kontrolę nad naszą przyszłością, czy przyszłością mamy taką, no przyszłością w ogóle, a przyszłością taką iluzoryczną tą kontrolę mamy. Więc oddawanie to jest opróżnianie swoich rąk, mówiąc tak obrazami, aż w końcu stałem się taką osobą, która te ręce ma puste, ale kiedy ma je puste, to w końcu może się do Boga przytulić, bo już nie trzymam nic w tych rękach, nic mnie nie zajmuje, mogę się po prostu do Niego przytulić, mogę przylgnąć do Niego całym sobą i doświadczyć tego, co On mi chce w te ręce dać, a chce mi dać siebie. I to jest myślę, jakaś taka metafora i obraz, który może nie dosłownie, bo tego dosłownie wyrazić się nie da, ale pokazuje, co mam na myśli, mówiąc, że oddałem Bogu wszystko. Oczywiście oddałem Bogu wszystko i to wszystko możemy napisać z małej litery, ale otrzymałem od Niego wszystko i to wszystko jest wtedy pisane z dużej litery, bo to jest sam Bóg. I te wszystkie rzeczy, które On mi dał, więc to jest piękna wymiana, to jest wymiana, którą polecam, która jest chyba najlepszą decyzją, jaką można w życiu podjąć. Tak, myślę, że to chyba wyczerpuje to, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Myślę, że możemy
Chyba, że ty, Zachęcz, chcesz coś dodać? Nie, nie mam na dzisiaj. Dzisiaj jakoś tak bardzo owocnie na to spotkanie, jak każde, i bardziej nie wyszło. Tak, dużo treści, dużo myśli, dużo dyskusji. Ja sobie bardzo cenię te spotkania. Jak tylko mogę, ostatnio przegapiłem i we wtorek czekałem. Tak 18 czekam, bo odświeżam stronę. Mówię, kurczę, co jest? Dopiero potem zacząłem, że w poniedziałek było. We wtorek, więc tak, tak. To się skończyło. Jasne. Będę śledził, będę przychodził. Bardzo fajne te spotkania i mam nadzieję, że tutaj komentarzy będzie więcej, społeczność będzie większa i tu się będziemy na chwałę Pana rozrastać. Tak, albo jak nie, to będzie nasza skromna grupka. Tak. I zachęcam do rozmowy, bo to ja myślę sobie, tak myślę, że jest dobrze, że jak ktoś przychodzi do tej rozmowy, do poczekalni, to go przyłączam, ale to takie rozmowy są w dwie osoby. Nie? Nie będziemy tutaj tworzyli pięciu osób, które rozmawiają, dyskutują ze sobą, bo myślę, że to nie będzie korzystne, tylko rozmawiamy jeden na jeden. Jeżeli ta rozmowa się już tam wyczerpuje, to może druga osoba się dołączy i tak będziemy te spotkania przeprowadzać, żeby nie zgubić, żeby nie przerodzić się w jakąś debatę, bo tego bym nie chciał, tylko żebyśmy spróbowali jakby dotknąć sedna w takim osobistym doświadczeniu wiary. I wierzę, że właśnie takie rozmowy, przynajmniej takie jest moje świadectwo, prowadzą do tego, żeby w tej drodze do Boga wzrastać i żeby posuwać się, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście, do przodu, bo to jest akurat bardzo niedobre określenie. Nie trzeba się nigdzie posuwać, bo Bóg jest już tutaj przy nas. Jedyne, co trzeba zrobić, to właśnie się opróżniać z tego, co nas wydaje się od Niego oddala. Więc tak myślę sobie, że to się będzie dalej rozwijało, ale oczywiście to Pan Bóg jest tutaj tym, który trzyma lejce, więc zobaczymy, na ile to, co powiedziałem, się będzie dalej sprawdzało. I na zakończenie chciałem, myślę, by pomodlić się, bo zobaczymy, jakąś taką modlitwą spontaniczną, która mam nadzieję podsumuje to nasze spotkanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję Ci za każdą osobę, która to oglądała, która z nami w tym spotkaniu uczestniczyła. Dziękuję Ci za Zacheusza, dziękuję Ci za każdą osobę, która to jeszcze gdzieś w przyszłości będzie oglądać. Proszę Cię, Panie, o to, abyśmy wybrali Ciebie nade wszystko, abyśmy mieli w sobie taką odwagę i takie pragnienie, aby spotkać się z Tobą w serce, abyśmy mieli odwagę porzucić to wszystko, co nam się wydaje, że jest takie cenne, abyśmy mieli odwagę Tobie to właśnie oddać i abyśmy mieli pokorę przyjąć to, co Ty chcesz nam dać. Ty chcesz nam dać swoją miłość, chcesz nam dać swoją radość, chcesz nam dać swoją wolność. To są wspaniałe dary, to są dary, których tak naprawdę całe życie czekamy. Nam się wydaje, że to, co mamy teraz, jest takie piękne, wartościowe, ale przy Twoich darach to wszystko blednie, więc daj nam, Panie, taką odwagę i siłę, aby wbrew temu, co pewnie świat dookoła nas mówi, Tobie się zawierzyć, Tobie się oddać. Daj nam, Panie, taką odwagę, aby w chwilach trudności, w chwilach, gdy pojawiają się jakieś wątpliwości, gdy pojawiają się te chmurki, o których tutaj rozmawialiśmy, daj nam, Panie, taką siłę i moc, abyśmy wracali do Ciebie jak dzieci, abyśmy odkrywali bardzo szybko, że gdzieś tam się zagubiliśmy. Daj nam, Panie, taką moc, abyśmy wracali do Ciebie i odkrywali na nowo Twoją nieskończoną miłość, Twoją nieskończoną dobroć dla nas. Prowadź nas, Panie, każdego dnia. Dawaj nam doświadczenie Bożej obecności w każdej chwili. Niech to się stanie naszym chlebem powszednim. Niech to nas karmi, niech to nas uzdrawia, niech to nas prowadzi. I uczyń z nas, Panie, światło. Uczyń z nas, Panie, światło dla tych wszystkich, którzy jeszcze Ciebie szukają, jeszcze Ciebie nie znają. Aby oni, patrząc na nas, patrząc na to, jak żyjemy, byli zadziwieni, byli zaciekawieni, aby chcieli od nas
dowiedzieć się, co można zrobić, żeby tak żyć, żeby mieć taki spokój, taką wolność, taką radość w sobie. Niech to będzie dla nich zachęta, aby również za Tobą poszli, aby również przyjęli ten dar, który chcesz nam wszystkim dać. Niech to się stanie naszym udziałem. Niech to się stanie udziałem wszystkich tych, których będzie nam dane spotkać. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen, amen, amen. Jest jeszcze Pan Mirosław tutaj w poczekalni, ale niestety już musimy kończyć. Przykro mi. Też tutaj mam jakieś obowiązki swoje rodzinne, także może następnym razem uda się spotkać. Błogosławionego dnia, dobrego wieczoru w zasadzie błogosławionego. Miejcie się dobrze. Z Panem Bogiem. Z Bogiem. Chwała Panu. Chwała Panu.